Cześć ludzie kochane. Dzisiaj tak powiem troszkę o zmianie czasu i tych innych mądrych rzeczach. Zmiana czasu to jest potrzebna jak świni ciemne okulary. Słuchajcie, połowa Australii nie zmienia czasu. Połowa Stanów nie zmienia czasu. 3/4 Bliskiego Wschodu nie zmienia czasu. A może i połowa, może 3/4, nie pamiętam dokładnie. Dlaczego? To jest natura. Taka ma być godzina, taka ma być pogoda, jasno, ciemniej. I tak jest stworzony świat i tak ma być. A nie, to zmiany czasu, to niedługo wcisną kit, że no to jest dzień, trzeba iść do pracy, w dzień trzeba spać. Że zimą to się jeździ nad morze, a latem w góry. Już będzie taka kołomyja, tak samo jak i GMO. Genetyczna modyfikacja organizmów. Po co to? Komu to? Klonowanie. Jakiś coś, kogoś chcą klonować. Ludzie kochane, jak ja się nasłucham i obejrzę czasami, to moja głowa mała. To możecie sobie wyobrazić dalej. To jest w ogóle paranoja zmiany czasu. Po co? Żadnej tu oszczędności energii nie ma. Dzisiaj wstaję rano, tak, no już ten zegarek to przesunąłem wczoraj po południu czy wieczorem. I tak, tak jak wczoraj rano, to przychodziłem z pokoju. Ja wstaję o 5:00, bardzo wcześnie wstaję. Bo i tak nie śpię po nocach. O 5:00 rano, wczoraj, z pokoju do kuchni, światełka nie zapalam, nic. Jaśniutko, fajnie jest. A dzisiaj to już światełko, bo po ciemku nie dojdę. Nie dość, że źle, to jeszcze po ciemku. A wieczorem będzie to samo. To i tak wczoraj, ja tak się kładę dość wcześnie, to się nie muszę kłaść przy świetle, w ogóle nie używam. No i nie, też tam nie ma, chyba że ktoś do 12:00 w nocy siedzi, do 11:00. Także jak będą wszystko zmieniali, to nie, to w końcu chłop będzie żona, dziewczyna to będzie mąż. I tak jak mówię, lato na zimę, zimę na lato, dzień na noc, noc na dzień. Mądrzejszy te nie będę. To trzymcie się. Dobranoc. Trzymcie się.